Słuchajcie, chcę dzisiaj powiedzieć do was również w związku z moimi doświadczeniami z Bogiem na temat prawdziwej swobody, prawdziwej wolności, trwania też w tej prawdziwej wolności. A jak ja do tego doszedłem sobie, jak ja to zrozumiałem. Wiecie, ja byłem, miałem dość prosty start w moim chrześcijaństwie, ponieważ narodziłem się z Bożego Ducha w więzieniu. I plusem tego zjawiska było to, że tam nie było religii. To był plus tego zjawiska. Głosili mi Ewangelię dwaj starsi panowie, których jeden był zielonoświątkowcem, drugi był z Kościoła Zborów Chrystusowych. Jeden energetyk, drugi redaktor gazety. Dwóch spokojnych panów, wypełnionych Duchem Świętym. I dzięki Bogu nie przekazywali mi żadnej religii. Interesowało ich tylko to, żebym poznał Jezusa. Nie indoktrynowali. Ja się dopiero w ogóle później dowiedziałem, skąd oni są. Oni cały czas mówią, że jesteśmy chrześcijanami. Ja się musiałem ich wypytać, z jakich oni kościołów są, bo mnie to bardzo interesowało, jak zresztą większość ludzi. To interesuje. Więc szukałem sobie cały czas na własną rękę. Książki, które się w moje ręce dostawały, były bardzo przeróżne. Ale co najciekawsze, jak później zbadałem ten temat, były to książki w ogóle przebudzeniowców. Trafiły do mnie pierwsze książki, to były książki Kenneta Hagena, Johna Austina. Ja dopiero później sobie zdałem sprawę, że ja takie książki zaczynałem czytać. To był początek mojego życia chrześcijańskiego. Wszędzie szukałem, próbowałem, patrzyłem, może tym na mszę do księdza. Próbowałem z księdzem o tym rozmawiać, ksiądz w ogóle nie wiedział, o co chodzi, rozmawialiśmy w zupełnie innych językach. Poszedłem na wolność i oczywiście poszedłem do Kościoła Zielonoświątkowego, bo tylko taki kościół znałem. Tam, przyznam, otrzymałem swoją pierwszą zasadniczą dawkę religii i zaczynałem stawać się powolutku zielonoświątkowcem. Zaczynałem mówić jak zielonoświątkowiec, zachowywać się, mieć różne ruchy takie zielonoświątkowe. Układałem nawet usta jak mój pastor zielonoświątkowy, przyglądałem się potem na to sobie. Prawdę, bo potem zacząłem to analizować, zacząłem nawet tak się krzywiać. Używałem słownictwa, które tam było. No i zamknęli mnie znowu do więzienia. A zamknęli mnie do więzienia, za stare sprawy oczywiście, wyciągnęli mnie udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trafiłem do więzienia, no i skończyła się moja przygoda z religią. Ale już byłem napoczęty tą religią. Już taki na mnie szmyt powstał. Ale tam w więzieniu znowu trafiła do mnie bardzo dobra literatura. Tym razem zostałem zalany Derekiem Prince'em. I zacząłem się kształtować w ten sposób. Pamiętam, że kiedy przeczytałem książkę, właściwie dwie małe książeczki pod tytułem Kim jestem? Uważam, jedne z najlepszych pozycji. Jakie czytałem w ogóle wtedy, no to po prostu usiadłem i mówię, wow, tam po raz pierwszy zobaczyłem, że jestem duchem. Mam duszę i mieszkam w ciele. A potem jak przeczytałem drugą książkę Dereka Prince'a pod tytułem Lucyfer rzuca wyzwanie Bogu, to mówię, wow, mam władzę nad diabłem. A potem jak przeczytałem książkę, która już była mi przyniesiona, bo do mnie przychodzili z tego kościoła zielonoświątkowego, oczywiście, gdzie Derek Prince nie był specjalnie uznawany, gdyż jak tam twierdzono, nie można polecać w naszym kościele Dereka Prince'a, ponieważ ludzie są niezrównoważeni osobowościowo. Tak się tam to tłumaczyło. I przyniesiono mi po cicho ksero książki pod tytułem Demony wyganiać będą. To ja wiedziałem, że żyję. Chłonąłem. Zacząłem ją chłonąć.
Zacząłem rozumieć moc wyznawanego słowa. Zacząłem zapisywać zeszyty moje setkami, a potem tysiącami wyznań. Mój dzień w więziennej celi był zorganizowany jak w armii. Od rana do wieczora. Trening, jedzenie, Biblia, modlitwa w innych językach, uwielbienie na spacerze, wyznanie, 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 wyznanie. Nie miałem czasu na nic innego. Dnia mi nie starczało więzienia. Doprowadziło to do tego, że założyłem kościół więzienia. Kościół i ci ludzie, którzy przychodzili wcześniej, żeby mi usługiwać, potem byli na tych spotkaniach, gdzie ja usługiwałem. Tam się między innymi nawrócił Norbert. Kiedy wyszedłem na wolność, religia była na mnie zaznaczona, ale miała już małe miejsce w sobie. I rozpoczął się tak naprawdę mój pewnego rodzaju pęd do zrozumienia wolności. Jeszcze nie wiedziałem, co ja chcę zrozumieć. Ale miałem już mocną podstawę. Wiedziałem, że chrześcijanin, już wiedziałem na pewno. Na pewno wiedziałem, nie doświadczałem jeszcze tego. Ja wiedziałem, że chrześcijanin to jest taki człowiek, który jest nie do ruszenia. Ja już wiedziałem, że to nie jest chwiejna postać. Ja już wiedziałem, że to nie jest raz pod wozem, raz na wozie. Uda się, nie uda. Chory, zdrowy. Biedny, bogaty. Mądry, głupi. Wycofany do przodu. To nie jest chrześcijaństwo już. Ja wiedziałem, że istnieje jakiś taki poziom swobody życia. Rozumiecie? Że można w nim popłynąć. Wtedy też trafiłem do kościoła, którego nazwy teraz niestety nie mogę wymienić, ponieważ ten kościół się nie nadaje, żeby tam chodzić. Zielonoświątkowy i tak jest zdyskredytowany, więc mogę o nim spokojnie mówić. O tamtym nie powiem, bo miał kiedyś miano kościoła przybudzeniowego, dzisiaj to jest kościół usypiający. Ale zacząłem tam chodzić, to był kościół przebudzeniowy. I pamiętam, jak pastor, przebudzeniowiec, apostoł, to był w ogóle pierwszy apostoł, którego spotkałem fizycznie w życiu. Jak on stanął, jak dziś pamiętam, i powiedział: swoboda! A ja padłem na ziemię. Mówię, o to chodzi. O to chodzi. Chodzi, żeby wejść w takie miejsce, żeby płynąć. Płynąć. Zacząłem tego szukać. Wiecie, swoboda to jest możliwość postępowania i zachowywania się bez konieczności ulegania przymusowi lub ograniczeniu. Wszelkim. To jest swoboda. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest nasza spuścizna. Życie nieograniczone. Życie nieograniczone. Swoboda to jest naturalna łatwość funkcjonowania w każdym aspekcie życia. Naturalna łatwość. Sara, jak ona przemówiła, jak była malutka, przemówiła, była bardzo mała i bardzo przemówiła. Różne są dzieci, no ale ja nie widziałem takiej konstrukcji akurat. Mówiła R od razu, właśnie to było, miała taką przerwę między zębami, jak ten Chip i Dave, taka wiewiórka. Takie miała zęby. Słuchajcie, i mówiła R, ale co ciekawe, ona składała całe zdania. Ona była taka krótka, a mówiła całymi zdaniami. Czasami jak się przyglądamy w ogóle na nią, jak ona gadała, to w ogóle było coś takiego, skąd się to wydobywa? Ten głos, te zdania, wiecie, o co chodzi? No kurczę. Jakby taką miała swobodę wypowiedzi.
swobodę wypowiedzi. Ona, i ona na przykład sama ma coś takiego, że ona po prostu nie posiada żadnej bariery, jeżeli chodzi o wypowiedzi. Jak ona ze mną na przykład rozmawia, czy w żartach, to ona płynie w tym, płynie. I jej nikt tego nie uczy. Wiesz, naturalna swoboda. Bez przeszkód. Akurat w tej dziedzinie. Na tym w ogóle polega filozofia swobody. Bez przeszkód. Chrześcijaństwo, posłuchajcie, zawiera w sobie aspekty walki i przebijania. I to jest normalne. Tylko że to jest na drodze swobody. Czyli chrześcijanin to jest człowiek, który płynie i wywala drzwi. I płynie dalej i znów wywala drzwi. To nie jest człowiek, który staje przed przeszkodą i zastanawia się, o co chodzi. Rozumiesz? Chrześcijanin to człowiek swobodny. Słowo wyswobodzić oznacza usunąć coś, co krępuje lub uniemożliwia działanie. Jeżeli coś w twoim życiu krępuje twoje działanie lub uniemożliwia ci działanie, to jesteś do wyswobodzenia. Ta dziedzina życia jest do wyswobodzenia. Bo jesteś skrępowany lub zablokowany. Rozumiesz? Jeżeli wiążesz koniec z końcem finansowo i zastanawiasz się, czy mi starczy do pierwszego, to wiesz, czego potrzebujesz? Swobody finansowej. Bo w ogóle blokuje cię pierwszy. Taki duch pierwszego cię blokuje. Wiesz, o co chodzi? Taki demon kalendarzowy. Ten demon siedzi i krzyczy do ciebie z kalendarza. Zbliżasz się do kresu swoich możliwości, gościu. Pomódl się teraz, abyś przetrwał pierwszy. Tak? Rozumiesz, o co chodzi? Co to jest? Brak swobody finansowej. To bardzo proste. W ogóle wiecie, kiedy następuje coś takiego, co się nazywa obfitością, a nie wiem, czy jak wyczytacie dobrze Biblię, bo ja w ogóle kocham Pismo Święte i ja je czytam od lat. Rozumiecie? Mam inne poglądy na temat Pisma Świętego niż większych protestantów, ale ja je czytam, bo ja je kocham. Natomiast tam jest napisane o tym, że Bóg to jest Bóg obfitości. Obfitość to jest wtedy, tak? Kiedy ty wszystko poopłacasz, rozumiesz? Odłożysz oszczędności i jeszcze ci zostaje różny szmal. Taki na nic. To jest wtedy obfitość. W innym wypadku to nie jest obfitość. I nie módl się do Boga, dziękuję ci za obfitość, jak nie masz obfitości. Bo ci przypomnę kazanie Julka. Nie oszukuj w tym. Rozumiesz? To nieładnie oszukiwać. Wyswobodzić to też pomóc komuś w odzyskaniu wolności. Czyli swoboda jest przekazywana. Swobodę można przekazać. I dalej wyswobodzić to przestać myśleć lub odczuwać w sposób zniewalający. Myśleć i odczuwać. Ponieważ największe blokady są na tym poziomie. Rozumiecie, o co chodzi? Tu się kończą. Tu się zaczynają, a tu się kończą. Taki krótki element jest. Jak to mówił jeden ewangelista, Karl Gustav Severin, powiedział, większość chrześcijan w głowie ma ule i pszczoły. I to, co najczęściej słyszą, to jest bzz, bzz, tak mają w głowach. Rozumiesz? Taki chaos i zamęt. Posłuchajcie teraz. Psalm 118:5. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Ewangelia Jana 8:36. Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I Ewangelia Jana 8:32. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I chcę, żebyśmy pomyśleli chwilę o tych rzeczach. Po pierwsze, aby zostać wyswobodzonym, trzeba uznać, że jest się zniewolonym. O tym mówi Psalm 118:5. Z ucisku wzywałem. Skąd wzywał? Z ucisku. Póki człowiek nie uzna, że jest zniewolony, nie zostanie wyswobodzony.
To bardzo proste. Rozumiecie, o co chodzi? To są prawidła Boże. Po drugie, trzeba zaufać Bogu o ratunek. To Bóg jest dawcą swobody. Bóg. Wzywałem Pana. Co zrobił? Wysłuchał. Okej? I po trzecie, trzeba Bogu powierzyć w wierze swój problem. To jest w ogóle początek wyswobodzenia. Uznajesz, że jesteś zniewolony. Uznajesz, że masz problem. Nie kozaczysz! Nina dzisiaj mówiła ważną rzecz. Całą Biblię ma zakreśloną. Rozumiesz? Biblia, ona dziś pokutuje. Nie z tego, że ona nie zna Pisma Świętego. Ale ona pokutuje z tego, że ona dzisiaj w tym piśmie już nie ma co czytać. Rozumiesz? Dramat. Uznajesz, że masz problem, ufasz Bogu o ratunek, nie gdzie indziej o ratunek. Bogu o ratunek i co robisz? Powierzasz Jemu tą rzecz na dzień dobry. Na dzień dobry. A powierzenie Bogu rzeczy jakiejś wiąże się z tym, że się przestaje szukać na łapu-capu wszelkich innych rozwiązań. Rzecz druga, czyli mamy tutaj jasną rzecz, to Bóg wyswobadza. To Bóg wyswobadza. Ewangelia Jana 8:36. Po pierwsze, Bóg to Jezus. Bóg to Jezus. Jak czytasz o Bogu, to czytasz o Jezusie. Jak czytasz o Jezusie, to czytasz o Bogu. Możesz sobie zapisać. Będziesz miał ciekawsze czytanie Pisma Świętego. Bóg to Jezus. Ok? Możesz powiedzieć, w ranach i sińcach Boga jest moje uzdrowienie. Rozumiesz? Możesz powiedzieć, że Bóg, że Jezus stworzył świat. Możesz tak sobie w ogóle zamieniać te rzeczy, to jest bardzo dużo. A więc Bóg to Jezus. Po drugie, Bóg nie wyswobadza inaczej niż przez Jezusa. Dlaczego? Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Bóg nie wyswobadza inaczej niż przez Jezusa. W ogóle Bóg się nie kontaktuje inaczej niż przez Jezusa. Jest ograniczony do Jezusa. No i po trzecie, każde wyswobodzenie poza Jezusem jest iluzyjne. Jeżeli wyswobodzisz się poza Jezusem, to będzie chwilóweczka. Na przykład ktoś cierpi z powodu takiego, że nie ma męża czy żony. I on nie wierzy o męża czy żonę. Rozumiecie? Tylko jak głupi leci i coś tam sobie wyciąga. O, mam męża, znalazłem. Żonę znalazłem. Wiesz, o co chodzi? Po jakimś czasie okazuje się, że to była chwilowa ekstaza. Tak zwana urojona erekcja. Rozumieć? Niestety. Iluzja. Iluzja. Tylko Jezus wyswobadza prawdziwie. Tylko Jezus. I lecimy dalej. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Jezus to prawda. Tak ma na drugie imię. Rozumiecie? Jezus, prawda, nazwisko Chrystus. Wiecie, o co chodzi? Zacznij to tak czytać. Z zawodu Mesjasz. Jezus to prawda. Poznanie prawdy to poznanie Jezusa, poznanie Jezusa to poznanie prawdy. Poznanie Jezusa to poznanie prawdy to poznanie Jezusa. Te rzeczy ze sobą się łączą. Nikt nie poznaje prawdy, nie poznawszy Jezusa, i nikt nie poznaje Jezusa, nie poznawszy prawdy. Bo Jezus to jest prawda. Dlatego, jeżeli ty nie poznajesz prawdy, a twierdzisz, że poznajesz Jezusa, to sobie wkręciłeś kolejne kłamstwo do głowy. To kłamstwo. Znam Jezusa. A jakiego? Jakiego ty znasz Jezusa? Jakiego?
trzecia rzecz, Jezus wyswobadza tylko poprzez poznawanie prawdy. Nie ma innej formy wyswobodzenia, tylko poprzez poznawanie prawdy. Dziękuję bardzo. Weźmiesz te trzy rzeczy, które ci dziś powiedziałem, zestawisz je sobie, rozumiesz? I zobaczysz, że to ostateczny schemat wyswobodzenia. Wszystko inne możesz wyrzucić do śmieci. Bo to nie działa. To nie działa. Rozumiesz, o co chodzi? To nie działa. Lubię serdelki. Lubię serdelki. Wziąłem ostatnio serdelka w domu. Serdelek, mówię. Zjem. A Duch Święty jest tym, który wprowadza na wszelką prawdę. Przypomniałem sobie ostatnio, jak musiałem gromić różne rzeczy po zjedzeniu serdelka. Bo ja wiem, co jest w serdelku, rozumiesz, o co chodzi? Ja w ogóle wiem, co tam jest. Ja pracowałem kiedyś z dziewczyną taką, której brat był kierownikiem rzeźni. Ona mi cały czas przynosiła informacje, co z czego jest, jak co powstaje. Nie wiem, dlaczego mi to mówiła, znaczy chyba dzisiaj rozumiem. Rozumiem, że to Duch Święty wprowadza mnie we wszelką prawdę. Prowadził mnie w prawdę, proszę Ciebie, o parówkach za 8,50, o serdelkach. Wprowadził mnie w taką prawdę, że jak wziąłem tego serdelka, rozumiesz, to natychmiast zrozumiałem, że jak ja go włożę w ten mój żołądek i on mi zajmie kawał żołądka, rozumiesz, to ja będę musiał cholerną cenę za to zapłacić zaraz. Rozumiesz? Będę musiał cytować Ewangelię Marka, 16 rozdział. Rozumiesz? Ja nie chcę jeść serdelków i ogłaszać, proszę Ciebie, że cokolwiek trującego bym zjadł, nic mi nie będzie. Ja nie chcę tak żyć. Ja chcę zjeść coś takiego, co sprawi mi przyjemność i nie będę musiał diabła gromić w międzyczasie. Rozumiesz? Nie chcę wielkiej ilości czegoś. Wielkiej ilości. Potrzebuję konkretną rzecz. Prawda to jest konkretna. Obok leżą potężne sterty śmieci. Diabeł mówi, tam to cię wyswobodzi. Zobacz, też się tym najesz. Zobacz, ile żarcia. Tylko z czego to żarcie zrobione? Co z tego, że dużo? A jakość jaka? Prawda. Prawda to jest zgodność osądu zaistniałego faktu z rzeczywistością. Jest jakiś fakt i ja go osądzam zgodnie z rzeczywistością. To jest prawda. Po prostu. Rzeczywistość to coś, co istnieje. A w liście do Kolosan 2,17 jest napisane, że rzeczywistością jest Chrystus. A w Ewangelii Jana 14,6 jest napisane, odpowiedział Jezus, ja jestem prawdą. A w Ewangelii Jana 1,14 napisane jest, słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne prawdy. A więc prawda to całościowy system Bożych poglądów, koncepcji, działań i odczuć, zawarty w wytyczonych przez Niego zasadach i przykładach, zobrazowanych za pomocą Jezusa Chrystusa, Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i objawień Ducha Świętego od początku Wszechświata. To jest prawda. Prawda. Prawda to nie jest coś, co jest gdzieś wymyślone. Dlaczego Jezus nazwany jest prawdą? Co to jest, że On jest prawdą? To znaczy, że jak Jezus się spocił, to tylko to jest prawidłowa formuła potu. Każda inna jest zwiedzeniem. Rozumiesz? Jak Jezus miał pogląd jakiś. Pogląd, to jest ostateczny pogląd na wszystko. Jak Jezus coś czuł w jakiejś sytuacji, to każde inne odczucie jest herezją. Prawdą też jest to, co Duch Święty objawia, tak? Przez rzeczy naturalne i ponadnaturalne od początku świata. To są rzeczy prawdziwe. A więc prawdą są zasady Boże. Zasady i reguły Boże.
objawiony. Rozumiesz? W życiu Jezusa Chrystusa i w rzeczywistości, która jest nam pokazana w Piśmie Świętym, ale też w naszej obserwacji wszystkiego wokół w Duchu Świętym. To jest prawda. Patrzę na drzewo. Patrzę na drzewo. Rozumiesz, o co chodzi? Co to jest? Jest to twór stworzony przez Boga. Spojrzałem na jakąś prawdę. Spojrzałem na prawdę jakąś. Na jakąś prawdę. Ja wam pokażę, jak to się używa. Studiujecie Jezusa. Musicie studiować Jezusa. Jak ktoś z was nie studiuje Jezusa, to jest praca domowa. No wy musicie znać Jezusa. No macie Ewangelię wtedy. No znać Jezusa. Znać Jezusa. Jak Jezus coś powiedział, coś pomyślał, coś zainspirował, to jest prawda. Jak ty myślisz inaczej niż on, to jest nieprawda. Choć nie wiem, jak bardzo by to było dla ciebie realne. Rozumiesz? Kurczę. Dzisiaj napisałem taki artykuł, dlaczego nie pytam Boga. Dlaczego ja nie pytam Boga? Bo Jezus nigdy Boga nic nie pytał. Dlaczego ja mam pytać Boga, kiedy Jezus nie pytał? Nie rozumiem, czemu miałem to robić. Nie wiem, dlaczego miałbym to zrobić, no. Jeden powód, jeden argument. No nie mam tego w ogóle w jego życiu. Ale mam coś innego w jego życiu. Chodzi. Wyprostowany. I mówi tak. Nie czynię nic, jeśli nie widzę tego Ojca. Człowiek jak ja. Chrześcijanin wypełniony Duchem Świętym. Jak ja i ty. Okej? Okay? Nie mówi, że pyta Boga. Mówi, i pójdę zapytać Boga, przepraszam tutaj bracia, mówi apostołowie. Idę się zapytać Boga. W ogóle on nie mówi takich rzeczy. A co mam zrobić ja? Boga pytać? To może mnie trzeba było ukrzyżować, jakoś zbudzić z martwych. Jak ja jestem lepszy niż on. Okej? Okay. On nie pytał i ja nie pytam. Wiesz dlaczego? Bo to prawda. On powiedział, przyjdzie dzień, że nie będziecie pytać. Bo to ten dzień, dzień wylania Świętego Ducha. Ducha, który wprowadza każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka i posłusznego Bogu we wszelką prawdę. 24 godziny na dobę. Odpowiedź na wszystkie pytania. Zrozumienie każdej rzeczy, która jest wokół. Dostęp do każdej formuły. 24 godziny na dobę. Poprzez system naturalny i ponadnaturalny. Pasuje? Gdzie tu telefon do przyjaciela jeszcze jest? Poznanie to zdobycie wiadomości o czymś. Zdobycie wiedzy na jakiś temat. Zdobycie doświadczenia w jakimś temacie. Nauczenie się. Zawarcie znajomości. I też należy to ocenić. Poznacie prawdę. Co zrobicie z prawdą? Zaczniecie jej szukać. Zaczniecie ją zgłębiać. Zaczniecie się jej uczyć. Zaczniecie ją poznawać. Zaczniecie nią żyć 24 godziny na dobę. Będziecie nią oddychać, będziecie nią pić i będziecie nią jeść. Będziecie ją przetrenowywać. Zgłupiejecie na poziomie prawdy. I wtedy ją poznacie. Będziecie wiedzieli, jak pachnie. Będziecie słyszeli jej dźwięk.
Ktoś do ciebie mrugnie kłamliwie i ty będziesz wiedział, że to nieprawda. Będziesz przesiąknięty prawdą. Przesiąknięty. Będziesz patrzył na wszystko jak rentgenem. Będziesz widział kłamstwo, które cię otacza. Dyskredytował będziesz diabła. Nie podejdzie cię. Rozumiesz? Będziesz żył swobodnie. Wyswobodzi cię prawda. A dokładniej poznanie prawdy. Dowiedziawszy się o czymś ważnym, musisz rozpocząć obserwację tego czegoś, a po ocenieniu wartości tego czegoś, rozpocząć naukę zasad, które są z tym związane. Oto poznanie. Dowiaduje się o prawdach Bożych. Dowiaduje się o nich. Żeby się o nich dowiedzieć, trzeba się na nowo zaprzyjaźnić z Biblią na przykład. Na przykład. Tak na dzień dobry. Tak? Wrócić do starych, prostych zasad. Wstaję rano, robię przedziałek, 15 minut, czytam Pismo Święte. Tak? Następnie 15 minut modlę się w innych językach, tak? I dopiero idę umyć zęby. Czy to jest w ogóle jakiś problem? Czy to się nie mieści w kategoriach możliwości przeciętnego człowieka? Czy to jest trudne? To idiota jest w stanie zrobić. Rozumiecie? Idiota. Stajesz o 6:00, to się obudzisz o 5:30. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś umarł przez to, że spał pół godziny mniej. Nigdy nie słyszałem. Okej? Okay? Rozumiecie? 15 minut czytasz Pismo Święte. 15 minut się modlisz w innych językach. Jedziesz sobie autobusem i patrzysz przez szybę. Ale nie patrzysz jak ciele namalowane wrota. Rozumiesz? Tylko patrzysz na poziomie poznania prawdy. I mówisz tak, Duchu Święty, Ty powiedziałeś w swoim piśmie, że jesteś dostępny w stworzeniu. Oto budynek, oto drzewo, oto siostra poczta. Wierzę, że jesteś dostępny w stworzeniu. Niech teraz cała moja osoba rejestruje Twój przekaz. Bo Ty tak powiedziałeś! Jeżeli masz problem z tym, że Bóg coś powiedział, rozumiesz, to musisz pokutować. Jeżeli próbujesz rozkminiać, co Bóg powiedział, zanim zaczniesz to stosować, to musisz pokutować. Jest taka bardzo dobra zasada. Zacznij robić i w biegu, tak, przyjmuj zrozumienie. Jest przed mną człowiek i mówi, mam kilka spraw, potrzebuję pieniędzy, ale chcesz też wykonywać określoną pracę, a nie mam teraz tej pracy, którą chcę wykonywać. To jest takie, to są dylematy chrześcijan w ogóle. Więc w ogóle szukam Boga i czekam na tą pracę, którą chcę wykonywać, żebym miał w niej pieniądze. Ja mówię, dobrze, a co ty jesz w międzyczasie? I takie prozaiczne sprawy interesują. Co jadasz? W okresach odbierania od Boga objawienia. Ja mówię, nie, bo tym się nie ja, to się nie je. To co mam zrobić? Ja mówię, otworzyć stronę internetową praca.pl, tak? Znaleźć sobie na przykład układanie płytek chodnikowych, taki zawód jest, taka praca. Potrzebuję robotnika do układania płytek chodnikowych. Ale ja mam skończone studia. Mówię, wiem, że masz studia, marzenia, Ducha Świętego wszystko masz, okej. Okay. Tylko nie masz odgarka włożyć. Tak? To ty pójdziesz teraz do układania tych płytek. Będziesz układał te płytki, modlił się w innych językach przez 8 czy 9 godzin dziennie i będziesz bardzo zajęty intelektualnie, bo to jest akurat taka praca, że nie angażuje umysłu. Rozumiesz? I ty będziesz wtedy realizował w duchu swoje marzenia i wiesz co? I będziesz miał co jeść jeszcze przy tym. Robisz tak miesiąc, drugi, tak? A potem, ponieważ jesteś człowiek wiary, pójdziesz do pracy, o której marzysz. Tak? Skąd ty to wiesz? Bo jestem mądry. Jestem dlatego mądry, bo
posiedzę w prawdzie po uszy. Rozumiesz? I umiem zestawiać te wszystkie rzeczy i są one dla mnie dostępne. I one są też dla Ciebie dostępne. A więc poznanie prawdy to dowiedzenie się o Bożych poglądach, koncepcjach, działaniach i odczuciach dostępnych w osobie Jezusa Chrystusa oraz objawionych na przestrzeni dziejów w poszczególnych sytuacjach w sposób naturalny i ponadnaturalny. Dwa. Uznanie owych poglądów, koncepcji i tak dalej za wartościowe, czyli nadanie im rangi i ostateczne. Ostateczne. Jak Pan tak powiedział, tak? To reszta nie ma żadnego znaczenia. Moje myśli, przeżycia, emocje, doświadczenie, co tam mówią ludzie, nic mnie nie obchodzi, bo Pan tak powiedział. Pan tak powiedział, no bo On jest Pan. Rozumiecie, że to Pan. To nie powiedział klaun. To Pan powiedział. Kurczę. W tym kraju monarchia by się przydała. Mój dziadek, jaki był, taki był Antoni, ale Piłsudskiego zawsze szanował. Mówi, on by tutaj, mówi, i używał tutaj stekłych epitetów przeciwko władzy komunistycznej. Zrobił porządek. Józek. Monarchii nam trzeba. Zrozumienia monarchii. Zrozumienia monarchii. Że jak mówi coś monarcha, to w ogóle to nie jest tak, że powie coś tam premier, a ty i jajkiem w premiera. Kiedyś byś rzucił jajkiem w króla, to podszedł smutny pan z halabardą i ci ściął głowę. Rozumiesz, o co chodzi? Głowa by się potoczyła i nawet by ci nie zrobili pogrzebu, tylko byś szczezł pod płotem. Bo obraziłeś króla, bo król powiedział. Rozumiesz? A pedalska demokracja, tak? Ona daje każdemu możliwość wyboru. Rozumiesz? To geje wymyślili demokrację. Tak, greccy geje. Wymyślili demokrację. Rozumiesz, że to jest piekielny w ogóle system? Że ludziom, którzy nie mają nic do powiedzenia, daje się prawo głosu. I zbiera się parę ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia i oni decydują o losach innych ludzi. Demokracja. Rozumiesz? Tylko dzięki Bogu niebo nie posiada takiej funkcji jak demokracja. Tak? To jest monarchia. Monarchia. I król coś powiedział. I to jest ostateczna rzecz. Ostateczna ostateczność. A więc uznanie tych rzeczy jako wartościowe i ostateczne. Po trzecie, rozpoczęcie nauki dotyczącej stosowania tych rzeczy. Tu się trzeba uczyć stosowania prawdy. Uczyć się. Uczyć. Rozumiecie? Kościół jest leniwy. Ludzie w kościele to... Wielu ludzi to w ogóle są leniwi duchowo ludzie, bo nie leżą czas łaski. Ja mówię, weź się do roboty. Weź się do roboty. Zacznij w ogóle studiować system funkcjonowania prawdy. Weź się do roboty. Człowieku, czy można Biblię kupić za 90 zł? Rozumiesz? Czy można w ogóle ustać swobodnie i badać rzeczywistość? Czy jest tyle źródeł, że za czasów apostołów nie było 10% tych źródeł? Czy mamy źródło za źródłem, bo przyjście Jezusa jest bliskie. Okej? Okay? Przyjście Jezusa jest bliskie. Jak Cię nie spojrzę, tam objawienie łapie. Rozumiesz? Kurczę, to takie proste. Patrzysz w środowiska, w ludzi, co się w ogóle dzieje. Rozumiesz, o co chodzi? Pójdziesz do korpo i zobaczysz w ogóle piekło. I nie potrzebujesz wiele. Wystarczy popatrzeć na zasady tam panujące i widzisz, jak działa piekło. Okej? Okay? Oni w tamtych czasach nie mieli korpo. Musieli patrzeć do życia, jak Filistyńczycy się zachowują. Mamy wszystko w ogóle w zasięgu ręki. Tylko trzeba się uczyć. Uczyć. Ja się uczę prawdy. Każdego dnia studiuję ją. Rozumiesz, o co chodzi? Szlifuję. Rozkładam na części pierwsze. Wkładam sobie odpowiednie w ogóle elementy w różne miejsca. Cały czas.
Ludziom się wydaje, że pójdą na trening, na siłownię, poćwiczą, potem przyjdą za 2 miesiące. Ja mam takich delikwentów. Przychodzą, ja mówię, co ty taki jakiś połamany chodzisz? O, wiesz, mówi, miałem przerwę. Ja mówię, ja zauważyłem, że w twoim systemie treningowym, bo tutaj już 6 lat ćwiczę, najczęściej masz przerwę. Ty jesteś człowiek przerwa. Ty się pojawiasz na siłowni po 2 miesiącach. Ja mówię, ty się dziwisz potem, proszę ciebie, że ty przez 6 lat tutaj jesteś, a ty gorzej wyglądasz niż przez 6 laty. Że ty masz rozpieprzony metabolizm. Ciało ludzkie nie jest przyzwyczajone do tego, że go poćwiczysz 3 tygodnie, a potem 2 miesiące nic z nim nie robisz, bo ono skupieje, wody nabierze, a potem się nauczy nabierać tej wody i chodzi spuchnięty jak pańka. I potem cisnę, co się dzieje, co się dzieje? Wodę zbierasz, bo nauczyłeś organizm, że potrzebuje wody. Teraz byś go znowu musiał otoczyć. Przecież to jest w ogóle maszynka, rozumiesz, o co chodzi? To nie jest zabawa. Tak jest, tak samo jest z prawdą. Ktoś tam wziął, przeczytał, ja już to znam. Co ty znasz? Co ty znasz? Zacznij się uczyć. Zacznij brać konkretne elementy prawdy i zacznij je trenować. Trenować. Ja sobie to pytam ludzi, jakie masz wyznanie wiary? No, wyznaję rano, że... Co wyznaję? Że Jezus mnie kocha. Twardziel. Ostry gość jesteś, mój. Ja bym zdraw gacia na twój widok. Wow, Jezus mnie kocha. Panie, dziękuję ci, że mnie kochasz. Halleluja. Wiesz, o co chodzi? Ja diabeł wie. Wstań. Miej system wyznań. Wstań. Zdejmij nogi z łóżka. Powiedz Ojcze, uwielbiam Cię, że jestem święty, mocny, wspaniały, cudowny, rewelacyjny. A potem wstań na nogi, powiedz diable, ty mędo społeczna, ty zero kompletne, ty świnio umorusana, jesteś niczym! Rozumiesz? A potem dopiero idź i zrób siku. Kurczę! Weź! Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Rozumiesz? Ludzie tak traktują też demony, człowieku. Rozumiesz? Demon na człowieku, wyznanie tego człowieka to jest jak taki kij baseballowy ze styropianem. Idzie demon na... Precz. A demon nadstawia kufel, bo i tu mnie podrapie jeszcze tym swoim wyznaniem, że Jezus kocha. Tyle mnie to interesuje. Że to jest w ogóle bydle duchowe, rozumiesz o co chodzi? To bydle, przypełzło do ciebie bydle. Musisz go potraktować zgodnie z jego rodzajem. Co mówi prawda? Że wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Amen? A więc wszystko też, co niszczeje według swojego rodzaju, to są zasady. Tak? Jak możesz łobuzowi z piekła, który przychodzi, aby kraj zażynać i wytracać, robić dobrze, drapiąc go za uchem, proszę ciebie, wyznaniem, Jezus mnie kocha. Co to w ogóle jest? Przygrzej mu, jak Bóg przykazał. Tak? Wyszydź go. Poczytaj psalm, co mówi psalm. Pan z nich szydzi. Tak? Pan mu wybił zęby. Czytałeś, jak pan zęby wybija? Widzisz? Jeszcze nigdy nie widział takiego malunku w kościele katolickim, jak Bóg wybija zęby komuś. A przecież to jest biblijne. Zawsze jest, proszę ciebie, Bóg z palcem tam w ogóle, Adama dotyka palcem, takie coś tam jest. Nie wiem, co to o chodzi. Przepływ energii jest, proszę ciebie. Adam wyciąga tu z dołu palec, Bóg wyciąga z góry. Rozumiem, że powie, tam Ewa niby rozebrana, ale jednak ubrana. Żeby to wszystko się tam wiesz. I po czwarte, osobiste zastosowanie prawd w praktyce. Nikt nie będzie praktykował prawdy za ciebie. Nikt. Nikt. Musisz się jej nauczyć i wprowadzić w praktykę. Poznanie prawdy ostatecznie i trwale wyswobadza. To jedyna Boża metoda dla uzyskania i otrzymania wolności w życiu. Jedyna Boża metoda. Żeby swoboda była stała. Ludzie, chcecie trwałych rzeczy, to musicie używać trwałych metod. Rozumiecie? Trwałe rzeczy potrzebują trwałych metod. Trwała swoboda potrzebuje określonej formuły. Trzeba poznać prawdę.
a prawda poznana Cię wyswobodzi. To poznanie prawdy wyprowadziło mnie z piekła i uzdrowiło mnie do zwycięskiego życia. Rozumiecie? Ono mnie wyprowadziło z piekła. Ja byłem zdeterminowany na prawdę i jestem zdeterminowany na prawdę. Największym wrogiem tego jest religia. W moim przypadku ta religia nie za bardzo mnie ugryzła. Wielu z Was może było bardziej pogryzionych przez religię. Ja to rozumiem. Dlatego tego rodzaju ogłoszenia, one w ogóle powodują dyskomfort. Dyskomfort. Bo by się chciało, żeby to było inaczej, ale to jest właśnie tak. I co zrobić? Aby działało. Dwie rzeczy. Ewangelia Łukasza 15:17. Wejrzawszy się w siebie, rzekł, ja tu ginę. Ewangelia Łukasza 15:17. Wejrzawszy w siebie, rzekł, ja tu ginę. I druga rzecz. List Jakuba 1:25. Kto wejrzał w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Początek jest taki. Wejrzał sam w siebie i do jakich wniosków doszedł? Ja tu ginę. Wejrzenie w siebie, to co zakomunikowałem na początku, i jasne określenie swojego stanu w różnych dziedzinach życia. Błagam, nie nazywaj się błogosławionym w miejscach, w których błogosławieństwa nie doświadczasz. Błogosławieństwo jest Twoje i Ty możesz powiedzieć, jestem błogosławiony, niech to będzie wyznanie wiary. Ale wejrzawszy w siebie, oceń sytuację. Nie musisz krzyczeć, nie jestem błogosławiony, ale powinieneś wziąć sobie karteluszkę i mały ołóweczek i sobie zapisać dziedzinę życia, w której Ty nie doświadczasz tego błogosławieństwa. Ono Ci się należy, ale go nie doświadczasz. I co teraz? No nie możesz powiedzieć, doświadczam go. Okej? Okay? Możesz powiedzieć, ja go mam pod tytułem mi się należy. Nie będę o niego prosił, tak? Bo ono mi się należy. Łaska jest prawem, ja o tym uczę. Tak? To Boga obowiązek błogosławić. Żadne nie robi łaski, że daje łaskę. Rozumiem. Koniec, kropka. A po drugie, tu jest napisane, kto wejrzał w doskonałe prawo wolności. Czyli następnie trzeba zacząć zaglądać w prawdę Bożą, adekwatną do tego, czego my nie mamy. Jeżeli ktoś jest chory, choruje, chorowity, taki chorowity chrześcijanin, on ma, choruje ciągle, to jego ciało choruje, tak? No choruje, no patrzy, no okej, okay, Boże, w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, wszystko jest w porządku, tylko jakoś słabo w ogóle się czuje ciągle. Tu mnie boli, tam mnie strzyka, rozumiesz, ciągle coś mnie nie tak. To teraz ten człowiek, ten rodzaj człowieka, musi wejrzeć w doskonałe prawo wolności, czyli musi zacząć badać prawdy z tym związane. Kurczę, no weź sobie konkordację i weź sobie, zacznij, tak, badać temat uzdrowienia. Weź, zrób wszystko w tym temacie. Przestań w ogóle badać wszystko dookoła, jak przeciętny Polak. Wszystko wie, tylko jest menelem. Człowiek, a krzyżowki trzaska? Wiesz. I wino marki Samura, i krzyżówka, i wino marki Samura, i tak całe życie. Ale on wszystko wie. Zapytasz go, on wszystko wie. Tylko żyć nie umie. Wie. Bierz temat uzdrowienia. Jeden temat. Nie zastanawiaj się nad uświęceniami, nad tym, dlaczego się pod mocą pada. Nie zastanawiaj się, czy na plecy, czy na buzie. W ogóle zostaw te wszystkie pstury. Rozumiesz? Zajmij się tym, co jest Ci potrzebne do życia. Co Ci obchodzi, czy na buzie, czy na plecy? Co Ci obchodzi, czy Jezus przyjdzie z północy, czy z południa? Jak Ci kolana bolą? To co Ci obchodzi? Czy On jest za jednością, czy za niejednością? Jak Cię bolą kolana? Tak?
diabła interesuje, żeby cię kolana bolały. Masz demona w kolanach. Rozumiesz, o co chodzi? Nie możesz klęczyć dobrze przed Bogiem. Bo jak klęczysz, to cię bolą kolana. No to ty się zajmujesz innymi rzeczami. Ty się zajmij tematem związanym z prawdą, która wyswobodzi twoje kolana. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To czysty pragmatyzm. Czasami ludzie do mnie przychodzą, a czym się różni Kościół katolicki od waszego kościoła? Ja mówię niczym. Niczym. To normalnie, oficjalnie jest tak, a potem po godzinach wszyscy czcimy Marię i całujemy betonowego Jezusa, proszę ciebie popłupcie. Wszyscy tak robimy, taki dyks mamy po nabożeństwach. No bo to kłopota jest, człowiekowi się życie sypie, a on mnie pyta, czym się różni Kościół katolicki od waszego kościoła. Kościół katolicki już się różni. Podobało mi się wczoraj na tym spotkaniu, to było mistrzostwo świata, gadaliśmy tam w kilka osób. I Mateusz na końcu wyjechał, mówi, ja chciałem zostać papieżem. I powiedział to szczerze, mówię, i to jest to. Powiedział w ogóle, jakie jego marzenie było. Papieżem chciał zostać. I tak powiedział to, ja myślałem, mówię, koniec, zamknął temat. No bo... Mamy Mateusza, bo nas jest Mateusz Lukowski papieżem. Tak się tym się różnimy od Kościoła Katolickiego. Aby ktoś się pytał, co Mateusz jest biały dym, tam puścimy zaraz na terurę. Musimy go konklawę. Tadek na Bóg załatwić. Bo to głupota, człowiekowi się życie sypia, ten się pyta, czym się różni Kościół Katolicki od waszego. To jest diabelskie oszustwo. To ma taki cel, abyś nie poznał prawdy i nie był wyswobodzony. Rozumiesz? Kurczę! Masz problem finansowy, znać prawdę do problemu finansowego. Wejrzyj w siebie! A następnie wejrzyj w prawdę. Skonfrontuj te dwie rzeczy. Okej? Okay? Panie Boże, wielka jest różnica między twoją prawdą a moim stanem finansowym. Wielka! Kurczę! Napisz na tej karteluszce swojej ginę w sprawie finansów. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem już pół prób finansowy. A potem wejrzyj w prawdę. I zobacz, co tam jest napisane. Zobacz! Przeczytaj tam te rzeczy. Wiesz jakie? Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Wiesz, co to znaczy? Czy ty w ogóle wiesz, co to jest za prawda? Z wiarą w to słowo pójdziesz po taką pracę, że ci się w głowie nie mieści. Ty nie pójdziesz po pracę do pana dyrektora X, który uważa, że jest właścicielem firmy. Do kogo ty pójdziesz? Do pana dyrektora X, który jest służącym twojego taty. Bo jego firma znajduje się na ziemi, która jest jaka? Pańska, a nie jego. Czyli po pracę do służącego X idzie się jako pan, tak? A nie jako sługus. I nie przychodzi mi na żadne jakąś pracę. Mam śmieciarza tam za 8,50 na godzinę. Taką pracę mam dla ciebie. Powiedział sługus. Bo zachowałeś się gorzej niż ona. Bo cię nie obchodzi prawda pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Nie obchodzi cię następna prawda, która mówi wszystko mogę w tym, który umiał własne w Chrystusie. To cię też nie obchodzi, bo po co to zgłębić? Łatwiej powiedzieć, nie umiem tego, na tym się nie znam, to nie dla mnie praca, tylko to nie dam rady. No? Rozumiecie, o co tu chodzi? Jest napisane, kto wejrzał w doskonałe prawo wolności i co robi, trwa w nim. Trwa. Cały czas. A nie zapomina. Ja często do ludzi mówię, jaka jest prawda? Mówię, nie wiem, w wierzeniu, o co tobie chodzi, nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie pamiętasz tego, co jest najważniejsze w twoim życiu, kwintesencji twojej wolności? Nie pamiętasz?
pamiętasz, nie pamiętasz też pewnie, za którą stronę się łapie nóż. Czy pamiętasz? Pamiętasz, że za rączkę nie za ostrze? Coś podobnego. Czyli działa ci instynkt samozachowawczy, tak? A czemu ci nie działa instynkt samozachowawczy w sprawach tak wielkich, tak? Jak globalna siła, którą jest prawda. Na co ty tam liczysz? Trwa w nim. Nie zapomina. Nie odchodzi. Musisz być fanatykiem prawdy. Tak jak tabliczki mnożenia cię uczyli. I mówiło się, w nocy cię obudzę, musisz wiedzieć, że jest 5 razy 8. Tak ty musisz w nocy być obudzony. Jeszcze przez ciebie zawirowany, a musisz znać prawdę. Rozumiesz? Jak się ktoś ciebie zapyta w nocy, kto ty jesteś, to ty nie powiesz Polak mały, tylko powiesz Syn Boga Żywego, Król! To powiesz. Z ropą wokół jeszcze. Swobodę nabytą za pomocą poznania prawdy musisz bronić również. Galacjan 2,4. Okryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować waszą wolność, żeby was podbić w niewolę. I Galacjan 5,1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Swoją swobodę trzeba bronić. Bronić. Bo nawet jeśli ją nabędziesz, to diabeł będzie chciał ci ją ukraść. Rozumiesz? Bo jak diabeł ukradnie swobodę chrześcijanina, to go ma w ręku nawet po latach. Rozumiesz? Po latach go będzie miał. Wystarczy, że mu wykradnie swobodę. Ja powiedziałem, że mojej swobody nikt mi nie wykradnie. Nikt. Napyłem ją, skłębiam, poszerzam, wiecie co robię? Bronię. Nie pozwolę na to, żeby ktoś mi ją wykradł. To jest napisane potajemnie weszli. Różne potajemne byty przychodzą. Chcą wykraść. Na początku naszej służby publicznej większość Kościoła chciało mi wykraść swobodę. Mówili bracia Arturze, ty nie możesz tak głosić. Ja mówię, po co? Ale mówię, bo ja nie rozumiem. Bo to nie jest Boga. Ja mówię, nie. To nie jest z twojej koncepcji Boga. Ty masz taką koncepcję. A czegoś się przystał do mnie, że ja też mam mieć taką koncepcję. Jak u nas papieżem jest Mateusz Wnukowski. Ja podlegam tylko i wyłącznie jemu. Jak on mnie powie, proszę ciebie, że ja się mylę, to ja powiem, tak, to ja tak, to tak. A nie, że ty mnie powiesz, a kto ty jesteś? Większy niż Mateusz jesteś? No tak. Mateusz człowiek prawdy. Kiedyś pisze, wiecie jak ja poznałem Mateusza, to był w ogóle mistrzostwo świata. Kiedyś otwierał Facebooka i on taką wiadomość odczytuje. Cześć. Jestem Mateusz, nie poszedłbyś ze mną głosić na święto zmarłych? Czy cmentarze byśmy rozstawili głośnik, wie? A ja mówię, ale Mateusz, jak to ty jesteś? Tak się ze mną zapoznał, od razu mówi, bierzemy głośnik i nie wygłosić na cmentarz. Czujesz, jak nie dostajesz taką wiadomość. Ja mówię, swój chłop. Wiesz, no to co się teraz Mateusza nie słuchać? Przyjaciele, prawda będzie was wyswobadzać, chronić, bronić, żywić. Ale musicie o to zadbać. Nie możecie pozwolić na to, żeby ona w waszym życiu nie zaistniała prawidłowo, żeby ona była połowiczna, częściowa. Nie stać was na to. Kościół przebudzeniowy to nie jest kościół, który leci na namaszczeniu, tak jak Nina dzisiaj powiedziała, to jest bardzo ważne. Rozumiecie? Namaszczenie to nie jest coś, na czym się żyje. Tak samo jak nie żyje się przez cuda. Cuda są, ale nie przez cuda się żyje. Rozumiesz? Jak wystarczy, że zestawisz dowody wiary, inaczej akty wiary z cudami, to zobaczysz, których jest więcej. Czasem się zdarzało. Facet się obudził w Stanach i miał diament w łóżku. Okej? Ale ja tylko znam taki jeden przypadek, że miał diament w łóżku.
A znam setki przypadków ludzi, którzy zwykłym aktem wiary sięgnęli, proszę Ciebie, po rzeczy większe niż ten diament. No i sorry, no kurczę, ja nie wiem, jestem najarany, żeby znaleźć w łóżku diament. No dobrze, no to wierz o diament. No, znaczy ja nie wiem, czy to się w ogóle wierzy o diament. Ja będę wierzył o to, okej? Okay? O czym mówi Boża prawda. Tak? Na przykład, że błogosławiona jest praca moich rąk. O to będę wierzył. Że do czego dotknie się moja święta łapka, to to przyniesie mi, proszę Ciebie, sukces. Że gdziekolwiek moja święta nóżka stanie, to ja tam osiągnę sukces. Będę wierzył w takie prawdy, że na którymkolwiek miejscu postawię moją nogę, to Bóg mi ją odda. Będę wierzył, że moim słowom będą posłuszne narody. Takie rzeczy będę sobie wierzył. A Ty chcesz, to się będę miał. Rozumiem. Taki masz bieg. Wczoraj widziałem taki program, człowieku, że kobieta chciała się mężowi swoją podobać, mieć gładką skórę, spała na kamieniach. Człowieku, kamienie się kładną w tym słowo honoru i w buty sobie składała. Przestał z nią spać. Ciężko spać w łóżku dziecku po kamieniu, człowieku. Czujesz to, leży żona przy tobie na kamieniach, tylko wygieta. I to nie były takie kamienie małe, tylko to były takie kamienie jak pięści, bo ona sobie podkładała. Tutaj ona taka krzywa leżała. Ja w ogóle nie wierzyłem, że to oglądam, wiecie. Mówię, to jest w ogóle prawda, że jest taka kobieta na świecie, która uważa, że będzie piękna, gdy spała na kamieniach. W łóżku zwykłych, no nie? Miała tam te 30 kg nadwagi, zamiast się wziąć za siebie, ja wiesz o co chodzi, to ona na kamieniach śpi. Cholera, mówię. Ja tak nie chcę. Ja chcę normalnie po ludzku. Tak jak Bóg powiedział. Wiecie, jest masa kłamstw, które przychodzą do nas każdego dnia i chcą nas zniewolić. Chcą was podbić w niewolę. W niewolę. Kłamstwa wewnętrzne i zewnętrzne. Rozumiecie? Przychodzą ze świata, przychodzą z kościoła, przychodzą z twojej głowy. Przychodzą też prosto z piekła. Różnie jest. Nie możesz pozwolić, żeby kłamstwa zablokowały ci życie. Musisz żyć w swobodzie. Ty musisz się po prostu przesuwać. Okej? Normalnie, swobodnie, luźno, bez spiny. Okej? Bo to można 120 lat przeżyć na ziemi, ale być tak zajechanym, proszę Ciebie, przez 100. Rozumiesz? Od 20 się zacznie proces umierania. Tak? I dociągniesz do 120, ale będziesz zajechany jakąś maciarza na końcu i co to będzie? Tak? Na kanał dopełzniesz, tam będziesz w ogóle wiesz. No nie chodzisz do 120 lat żyć i tak byle jak. Żyj dobrze, szczęśliwie, pięknie, w swobodzie. Ja się cieszę każdego. No, są trudne sytuacje, że i popłaczę, i pokrzyczę, i się zdenerwuję na coś. No bo żyję na tej ziemi, a teraz jestem wolny emocjonalnie, więc się nie blokuję, żebym się nie zaczął jąkać. Kiedyś jak byłem religijny, bardziej się blokowałem i tak mi źle było w środku, wiecie. Serce mi pobolewało, tym się gromić, to nie chcę. Uwolnię te emocje, jest w porządku. Natomiast generalnie jestem bardzo zadowolonym człowiekiem z życia. Mimo trudności różnych, nie? I mam też siłę, żeby stawiać czoło tym trudnościom, bo prawda mnie wyswobodziła. I wiecie co? To jest dla mnie najważniejsza rzecz w Królestwie. Jestem uzależniony od tego. Chciałbym, żebyście też byli uzależnieni od prawdy. Żebyście skupili na tym punkcie. Żebyście byli takimi ludźmi. To będzie wasze, osobiste, prywatne. I to też spowoduje, że wasze życie będzie realnie szczęśliwe. Stańmy. Ojcze, ja dziękuję Ci za dzisiejsze słowo. Chcę, żeby to słowo pracowało w ludziach i dziękuję Ci, że tak jest, Ojcze. Dziękuję Ci, że to słowo, ono dokonuje Twoich świętych działań teraz. Duchu Święty, dziękuję Ci, że poznaję prawdę wyswobodzą. Ojcze, niech to namaszczenie, które jest związane z tym słowem, przenikać się ludzi tutaj. Niech poznają prawdę, niech jej bronią, niech ich swoboda będzie coraz większa. Amen. Amen.